Jak chcecie zobaczyć, jak robimy porąbane rzeczy na dzisiejszym odcinku, oglądajcie do końca! Ale trafił w zdjęcie. Witam was na trzecim odcinku Zrzucenia Toporami i dzisiaj mamy gości specjalnych, a jednym z nich jest Izak, drugim Rafael. Hej! Jako, że Izak jest znanym YouTube'owym strzelcem, dzisiejsze konkurencje będą skierowane bardziej w stronę celności. Przygotowaliśmy kilka specjalnych atrakcji, także oglądajcie do samego końca. Tymczasem zapraszam! Izak, mamy tylko 5 rzutów. Tu mamy 5 punkt. Tu 3. Okej. I tu mamy tylko 1! To jest bardzo złe, okej? I tu nic. Nic, to jeszcze gorzej. Ale mamy coś specjalnego tu. Zielone, 7 punkt. Gotowy, Piotrek? Oczywiście. Zresztą myślisz, że to jest mój challenge, nie? To jest challenge dla ciebie, żeby mnie pokonać. Aha, no, dobra, no teraz, ambitnie. Teraz stawiam poprzeczkę właśnie w tym momencie, nie? 3 points. 1 point. I have no idea. 0 point. 10 punktów dla Izaka. Nie jest tak źle, no. Co najszybciej. Moja kolej. Nie! Nie! Żeby zremisować trójkę i zielone, no. Żeby cię pokonać piątkę i zielone. Albo, no tak, to prawda. Dobra, zobaczmy, co przyniesie ten topór. Five points. Nie idziemy na kompromisy, nie będzie remisu. Wszystko albo nic. Celuję w zielone i zobaczymy, czy dam sobie radę z tobą, jak z meduzą. Właśnie, ale przegrałeś w tym momencie. No nie! Blisko było! Okopany! Zaledwie 5 punktów dla mnie. Nie zawsze można wygrywać. Zero points! A, no. Is that 0 punkt, really? Yeah. Sędzia! That's a 0. It's a 0. W pierwszej konkurencji pierwsze miejsce zajmuje Izak! Watch out. Drugie, Rafael. A trzeciego nie było. Konkurencja numer 2. Tym razem na tarczy mamy 4 balony. Każdy, jak widzicie, ma inną wartość punktową. Ale tym razem nie będziemy rzucali 5 siekierami. A 3 siekierami. Więc tutaj, Piotrek, pole do popisu dla ciebie. W tym miejscu liczy się celność, niekonwencjonalne rzuty. Lecimy. Jazda. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Balony mają specjalne wypełnienie i mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze. Krótki komentarz przed rzutem, Piotrze? 8 trzeba zastrzelić przede wszystkim. Próbuj. Podstawa. Oh, nie! Łatwiutko. Pokaż tam coś tam! Ja, Piotrek, co się stało z twoim balonem? Nie wiem, ale to jest jakiś oszukany. To został napompowany, że nie chciał się rozwalić przecież. Ale 8 zaliczyłeś, masz najwyższe value jak na razie. 8 zaliczyłeś, to brzmi strasznie źle, nie? Pewnie nie będzie zadowolona z tej 8. No to może odbije się w tej konkurencji. O, dobra. Siadła 8. Niezniszczalna 4, to jest dokładnie ta sama, jej nie zmienialiśmy. Ty! Faktycznie oszukana! No mówiłem, że oszukana. Coś z tą 4 jest nie tego. Chyba 4 się zaliczy tylko po pijaku. Okej. Okay. Nie! Dobra, mamy remis z Izakiem. Teraz kolej na Rafaela. Yeah! Nice! Wow! Jednak Rafael zaliczył 4. Rafael, jesteś pijany? Nie wiem, co tu jest. Podsumowanie wyników tej konkurencji. Izak 8 punktów, ja 8 punktów, ex aequo drugie, trzecie miejsce i Rafael 12 punktów. Yeah. Czyli łącznie zaliczyłeś 12. Ostatnia konkurencja. W niej każdy z nas ma po 3 rzuty i to, co musimy zrobić, to wyeliminować swoich przeciwników, nie trafiając siebie. Jeżeli trafimy w swój portret, odpadamy. Jeżeli trafimy w jeden portret przeciwnika, zdobywamy 1 punkt. Jeżeli trafimy w 2 portrety swoich przeciwników, zdobywamy 2 punkty. Proste? Proste. Proste? Proste. No to jazda. Piotrek, z tą klawiaturą wyglądasz celnie.
Mam nadzieję, że trafisz sam w siebie. Nie no, absolutnie. Nie, wiesz, ja ciebie dziś lubię. Eliminować. O nie! Ale jeszcze mam dwa rzuty, nie? Oj nie, za nisko. But it was a great one. Dobra, tak, zmieniamy obrazek i lecimy dalej. Teraz tak, moja kolej. Centralnie pod szyję dostałeś. Tak. Rafael próbuje mnie zdekoncentrować, więc mam ochotę rzucać w niego pierwszego, ale z drugiej strony mam ochotę zrewanżować się Piotrkowi. Więc rozwiązanie jest proste, wyeliminuję ich dwóch. Odbiło się od Piotrka, ale wciąż jest to 0 punktów. Siniak został. Siniak został. I blizna emocjonalna. Aj, nie trafiono! Przynajmniej w swój nie trafiłem. Rafael, pamiętaj, kogo znasz dłużej. A kogo poznałeś przed chwilą? Pamiętaj, kogo znasz nie lubić. Nie. Od przed chwilą. You know. Od dawna. I gotta win. Let's try my technique. Whoa! Almost hit myself. Whoa! Almost destroyed the whole thing. I'm sorry, bro. I'm sorry. No. Bezcenne uczucie dostać dwa razy po ryju na własnym odcinku. Dzięki, chłopaki. Jesteście super. Poradzamy się. No więc pierwsze miejsce ex aequo. Kurde, zajmuje Rafael z Izakiem. A drugie... Niestety ja. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Prawdopodobnie był to ostatni odcinek z rzucania się kierkami, chyba że bardzo chcecie i zmotywujecie mnie w jakiś fajny sposób. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza. Moimi gośćmi oczywiście dzisiaj byli Izak. Dzięki. Lupro. A naszymi gospodarzami Jula i Kasper z Axe Nation. Oczywiście zapraszamy was również do odwiedzenia Axe Nation. Znajduje się w Warszawie przy ulicy... No to ja może powiem, że to jest ulica czegoś, czego Disney zrobił w tym odcinku. Czyli postępu. Postępu 5. Postępu 5. Izak 5. No. I zapraszamy was też na poprzednie odcinki z Axe Nation, do subowania naszych kanałów. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli chcecie mnie jakoś zmotywować, jak chcecie oczywiście, możecie zostawić łapeczkę w górę. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Zwijamy się, trzymajcie się ciepło. Cześć!